I moi mili Państwo, teraz już proszę zasiąść na swoich miejscach, nie przemieszczać się po widowni. Zaczynamy pokaz. Bardzo proszę o ogromkie brawa. Przywitajmy trenerów. Trener Mateusz oraz trener Piotr. Aktualnie w naszym wokarium posiadamy 4 gatunki ssaków morskich płetwonogich, po 2 gatunki z rodziny fokowatych i uchatkowatych. Przed Państwem prezentujemy 2 gatunki fok, które aktualnie zamieszkują w naszym Morzu Bałtyckim. I tak po Państwa lewej stronie przedstawiciele fok pospolitych. Przy zielonym trójkącie koleżanka o imieniu Julia. Zaraz obok przy białym targecie kolega Romek. Romeo i Julia jest to zakochana para naszych fok pospolitych. Natomiast na froncie basenu przedstawiciele fok szarych. Foki szare są dość wygadane i przywitają się z Państwem osobiście. Na początek przywita się lawa. Następnie przywita się siostra przyrodnia lawy Salt. I na koniec przywita się śpiewająca boja. I tym sposobem nasze foki przywitały się na dzisiejszym pokazie. I dziękujemy za brawa dla nich. Moi drodzy Państwo, na terenie naszego parku mieszkają również uchatki kalifornijskie, należące do rodziny uchatkowatych. I właśnie przywitaliśmy na basenie pokazowym młodego 3-letniego samca Nino, przedstawiciela tej rodziny oraz gatunku uchatek kalifornijskich oraz jego trenerką Marysię. Poproszę o brawa. Moi drodzy Państwo, Nino jest tutaj po to, aby naocznie Państwu, no właśnie, przywitał się z Państwem. Aby Państwu pokazać różnicę między rodziną fokowatych a rodziną uchatkowatych. I proszę spojrzeć na 4 długie, bardzo silne płetwy Nina. Dzięki tym płetwom nie tylko wyśmienicie pływa i nurkuje, ale jest również bardzo sprawny na lądzie, jak widzieliście. Natomiast foki na lądzie są nieco ociężałe, niezdarne i poruszają się niczym pełzające gąsieniczki. Kolejną różnicą, moi drodzy Państwo, jest obecność małżowin usznych uchatek kalifornijskich i za chwileczkę trenerka Państwu je zaprezentuje. O właśnie, może są nieduże, ale jednak dobrze widoczne, natomiast foczki posiadają tylko niewielkie otwory słuchowe i to również trenerzy Państwu pokazują w tej chwili. Obie rodziny są bardzo sprawne w wodzie, świetnie pływają, nurkują. Różnica polega na tym, że uchatkowate napędzają się przednimi płetwami. Wygląda to tak, jakby latały w wodzie, natomiast foki odwrotnie. Napędzają się tylnymi płetwami
a przednie płetwy służą jako stery i one za chwileczkę również one już prezentują do Państwu. A teraz przechodzimy płynnie do drugiej części pokazu, do części tak zwanej medycznej. Trening medyczny polega na nauczeniu fok i uchatek reagowania na podstawowe komendy i polecenia swoich trenerów. Takie jak przywołanie zwierzęcia do siebie przy pomocy targetu, jak i również przyzwyczajenie zwierząt do tego, że trenerzy wykonują przy nich różne bardziej lub mniej skomplikowane czynności medyczne. I tak na samym początku trenerzy dokładnie oglądają całe ciało swoich podopiecznych. Począwszy od grzbietu, sprawdzają, czy wszystko jest w porządku, czy nie doszło do żadnych zranień, zadrapań. Następnie dokładnie oglądają każdą z czterech płetw. Z każdej strony. Jak Państwo widzą, zwierzaki nie reagują agresywnie na swoich trenerów, co świadczy o głębokim, wzajemnym zaufaniu. Aby jeszcze bardziej pogłębić relacje między zwierzęciem a człowiekiem, trenerzy zaglądają prosto w oczy swoim podopiecznym, nie martwiąc się, że coś niepokojącego po drodze może się wydarzyć. Daje nam to również możliwość wykonywania specjalistycznych badań okulistycznych lub w razie potrzeby zaaplikowania kropel do oczu. Co więcej, zwierzaki nawet nie krępują się, jeśli chodzi o pokazanie deszczka w całej okazałości. Jest to jednak szalenie ważne w przypadku boi przy czerwonym targecie. Niestety bojka ma uszkodzony kieł i codziennie do końca swoich dni musi przyjmować płynne lekarstwo antybakteryjne, o co oczywiście codziennie dbają nasi wspaniali trenerzy. Zabieg trwa dosłownie 15 sekund. Jest to zupełnie bezbolesny dla zwierzaka, a boja dalej może wesoło hasać w swoim basenie. Bardzo ważną, przydatną, jak i dość widowiskową komendą w trakcie treningu medycznego jest komenda na bok. Zwierzaki podnoszą swoją przednią płetwę ku górze, dzięki czemu brzucha zostaje odsłonięty, a trenerzy mogą wtedy wykonać badania typu USG. Foki i uchatki, jak każde inne zwierzaki, lubią się po prostu dobrze zabawić. Mamy więc i trzecią, ostatnią część sportową, która jest dużo bardziej ruchliwa i energiczna. Moi drodzy Państwo, widzicie teraz wspaniałe piruety w wykonaniu, no, powiedziałabym, naszego tercetu egzotycznego. Proszę spojrzeć na nasze poczki szare. No cóż mogłabym powiedzieć, to taniec prawie synchroniczny. Nino również kręci wspaniałe piruety energiczne i proszę zobaczyć, jak dobrze widać, jak niesamowicie sprawny jest na lądzie. I jak szybki, nasze poczki pospolite również starały się jak mogły, choć może nie tak szybko i energicznie jak Nino, ale jakże subtelnie. A nasze trzy gracje, czyli boja, lawa i salt, już są w wodzie i kręcą dla Państwa przepiękne obroty. W wodzie. Nino oczywiście w wodzie czuje się jak uchatka. Czyli szybki, zwinny. Śmiało, Nino, klapiemy. Orzeźwiający prysznic dla trenerki. Mocniej, Nino. To, co widzicie w trakcie pokazu, to efekt 3-letniej pracy naszych trenerów ze zwierzakami. Codziennie, każdego dnia, wiosną, latem, jesienią i zimą, przyjeżdżają tutaj do